Zerkam w internety i właśnie dowiedziałem się, gdzie jest schron. Głos Koniński na Facebooku i oczywiście na swojej stronie pokazuje nam, gdzie są schrony. Zerknijmy w tę aplikację, która została udostępniona. Oczywiście tutaj to jest wszystko, no ja nie wiem, no, z tego co jest napisane, to są budowle ochronne, ale jeśli to mają być schrony, to ja powiem tylko tyle. Ja się na tym nie znam. Jednak pamiętam, że schrony były tutaj, proszę Państwa. Przypomnijcie sobie, rocznik 69 w górę i w dół. Energetyka 2, energetyka 4 i ten blok tutaj. Jeśli chodziliście sobie do kolorka, do kolorowej, to z tyłu był schron tutaj. Ten schron dokładnie tutaj, 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 tutaj. Też schrony były, jeśli zerkamy sobie z tyłu, energetyka 4, były dwa. Tutaj był szyb wentylacyjny i tutaj był szyb wentylacyjny. Szyb wentylacyjny też był tutaj, tu w tym miejscu gdzieś, w okolicach. Czyli z tych wszystkich bloków można było zejść do piwnicy, a następnie z piwnicy do schronu. A nie tylko do piwnicy, tak jak jest teraz, podejrzewam. Że wszystkie te oznaczenia na zielono to jest tylko zejście do piwnicy. Czy jest szyb wentylacyjny i no na przykład zerknijmy tutaj, sprawdźcie sobie. Tu w tym miejscu powinien być szyb wentylacyjny połączony ze schronem i przejściem z bloku do, żeby można było po pierwsze pobierać powietrze stąd i tędy wyjść w razie W, w razie by się to wszystko tutaj zawaliło. I oczywiście tutaj, w tym miejscu, jeśli przejdziemy na ulicę Górniczą, to tutaj po kolei też były szyby wentylacyjne schronów. Te schrony były połączone, tu był po prostu schron pomiędzy tym blokiem a szybem wentylacyjnym był schron. Były duże drzwi, znaczy duże, były grube drzwi, oczywiście zbrojone, zakręcane, szczelne. Tam były maski PPOSZ, czy przeciwgazowe, sorry. I można było tam zejść, można było tam to wszystko oglądać. Ostatnio robiłem materiał, chyba pół roku temu. Ten szyb wentylacyjny był w strasznym stanie. Nie wiem, czy został odnowiony i nie wiem, co się stało właśnie z tymi szybami wentylacyjnymi, które były tutaj, w tym miejscu. Sprawdźcie dokładnie. Czy to zielone, co widzimy, to są schrony? Serio? Czy tylko budowle ochronne? Co, gdy wejdziemy sobie do tego bloku, no oczywiście do piwnicy, kiedy blok się zawali, skąd powietrze, czy to będzie bezpieczne? Nie wiem, ale z informacji z internetów dowiadujemy się, że mamy 47 milionów, tylko teraz nie wiem, czy budowli ochronnych, czy schronów, bo jeśli schronów, to ktoś tutaj się mija chyba i to bardzo. Poczytajcie sobie, jak jest w Szwajcarii, jak to jest ze schronami, jak te schrony powinny wyglądać, jak to powinno funkcjonować. To by było na tyle. Jeśli się mylę, nie ma sprawy, ale chciałbym, żebyśmy się dokładnie dowiedzieli, co ze schronami, które były jeszcze w latach 80. Co ze szybami wentylacyjnymi, co z szczelnymi pomieszczeniami, w których powinni przebywać mieszkańcy podczas zagrożenia. To by było na tyle. Do usłyszenia. No, zobaczymy. Ciekaw jestem, co mi tutaj w komentarzach odpiszecie, mieszkańcy drodzy, radni, jeśli tacy się znajdą, niech sprawdzą dokładnie, czy jest szyb wentylacyjny na ulicy Energetyka. Zerknijmy sobie dokładnie. Skwer mamy tutaj, przechodzimy sobie na drugą stronę ulicy. I zaznaczam jeszcze raz. Tu powinien być szyb wentylacyjny i tu powinien być szyb wentylacyjny. I oczywiście tu w tym miejscu też powinien być szyb wentylacyjny. Może jeszcze jest, ponieważ ja ostatnio przejeżdżałem tamtędy, ja widziałem. Tylko czy on jest czynny, czy jest przejście z bloku do szybu wentylacyjnego, czy ten schron tutaj funkcjonuje, czy ten schron tutaj funkcjonuje. Wchodzi się z tego bloku i tutaj docieramy. I czy funkcjonuje schron, który był tutaj. Tutaj te bloki miały też schron. Zerknijcie dokładnie i oczywiście ulica Górnicza. Po kolei. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Tomasz Godlewski. To dla waszego bezpieczeństwa, bo ja to sobie poradzę.